Давайте. Чисто слышно задоволен лишним, так направді. Mamy ten taki wielki przywilej, że możemy tutaj bywać często. I to jest takie ładne, bo z tego co widzę, z tego co zarazem z żoną widzimy, to Królestwo Boże w Polsce jakby w coraz większym stopniu jest widzialne. W coraz większym stopniu. Wierzę, że każdy z Was tutaj dzisiaj przyszedł, chce doświadczyć mocy Bożego Królestwa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym mówili. Chciałbym, żebyśmy mieli, myślę, że Wam się nie spieszy jakoś specjalnie do domów. Bo mam takie pragnienie, żebyśmy dzisiaj mogli wziąć od Boga to, czego pragniemy. Wiecie, jest takie zwiedzenie, które mówi o tym, że Bóg odpowiada na potrzeby człowieka. To jest wielkie zwiedzenie. My się przyzwyczailiśmy do tego zwiedzenia, że Bóg odpowiada na potrzeby. Wiecie, jak ja mam potrzeby? Mam bardzo płytkie potrzeby. Ja mam w ogóle... Ja w swoim starym życiu to byłem płytki człowiek. Płytki jak kałuża. Ja miałem płytkie potrzeby. I wiecie, kiedy człowiek się rodzi na nowo z Bożego Ducha, to dalej jego dusza i ciało są płytkie. Jesteśmy płytcy psychicznie, emocjonalnie. Denerwujemy się tak samo jak przed Nowym Narodzeniem. Oczywiście w procesie później tego uświęcania, zmiany, w wyniku tego, że Bóg nas dotyka, my się zmieniamy. Ale jak się ktoś narodził z Bożego Ducha i był gruby, pozostaje gruby. Jak był chudy, pozostaje chudy. Jak ktoś się nawrócił do Jezusa i był głupi, to pozostaje głupi. Taka jest prawda. Ktoś był intelektualistą, jest intelektualistą. To się w ogóle nie zmieniło. To dopiero po latach. Po latach widać zmiany. Widać zmiany. Dzisiaj z pastorem przeciwko podjechaliśmy do sklepu, do kiosku kupić gazetę. Będziecie chcieli, to kupcie tą gazetę, bo to jest dobry traktat. To dzisiaj wyszło. Się nazywa jak? Nowe życie, tak? Twoje życie. Nie. Twoje życie. Taki brukowiec. Twoje życie. I tam jest bardzo obszerny artykuł na trzeciej stronie, kiedy tak głosimy Ewangelię. Na szóstej stronie, jak głosimy tę Ewangelię i są zdjęcia moje ze starego życia i z tego jak dzisiaj. No to tą różnicę to widać, ale to jest po latach ta różnica. To jest po latach ta różnica. Widać ją nawet wizualnie, fizycznie tą różnicę widać. Natomiast kiedy Królestwo Boże przychodzi, to ono nie zostawia takiej zmiany, że coś raptem się pozmienia, budynki się pozmieniają, rząd się pozmienia. Takie jest życie, ta gazeta się nazywa. Takie jest życie. Słuchajcie, przepraszam, ale takie jest życie. To jest różnica i akurat takie jest życie. Więc chciałbym, żebyśmy mówili o Bożym Królestwie, o tym, co ono może zostawić w nas i jak ono chce na nas oddziaływać, kochani. W jaki sposób ono jest dla nas dosięgalne. I w jaki sposób my możemy zacząć korzystać z tego, co Królestwo Boże dla nas ma. Królestwo Boże jest organiczne, przyjaciele. Królestwo Boże nie jest czymś takim, że ono jakby pojawia się i go nie widać. Jego nie widać ludzkimi oczyma. Jego nie widać w ten sposób, że widzę, wow, Królestwo przychodzi. Nie, to nie jest to. Ono przychodzi i ono zostawia za sobą potężny ślad mocy i chwały Boga. I my widzimy rozwój Królestwa w Polsce. Rozwój Królestwa to nie jest coś małego, to nie jest coś słabego, to jest coś bardzo, bardzo silnego. Im dłużej w tym Królestwie żyję, tym jestem silniejszym człowiekiem. Jestem silny w duchu. Czym dłużej jestem uczestnikiem Bożego Królestwa, tym bardziej ono przenika mnie całego i przenika całe moje życie. Moją psychikę, moje ciało, moje pieniądze, relacje w małżeństwie, ono wszystko przenika. Królestwo Boże to moc Boga i chwała Boga. Królestwo Boże to nie jest teoria. Królestwo Boże to nie jest to, że my jesteśmy... ktoś mówi, no tak, narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, jestem w Królestwie Bożym. Ja mówię, tak, jesteś w Królestwie Bożym, ale to nie oznacza, że Królestwo Boże przez Ciebie działa.
Można być narodzonym z Bożego Ducha, można być w Królestwie Bożym i może Królestwo Boże przez Ciebie w ogóle nie działać, bo Królestwo Boże, ono potrzebuje konkretnych kanałów przepływu. Królestwo Boże nie poszerzy się przez Ciebie, jeżeli Ty nie dasz szansy Królestwu Bożemu, jeżeli Ty go nie rozpoznasz w sobie, jeżeli Ty nie zechcesz pozwolić Mu na to, aby ono przez Ciebie mogło działać. Przyjaciele, ja będę też troszkę mówił Wam różnych świadectw, różnych rzeczy, bo chciałbym, żebyście też zrozumieli, że nie tylko jestem tutaj po to, żeby powiedzieć jakiś fragment z Bożego Słowa, ale chciałbym, żebyście dzisiaj mogli taką rzecz przyjąć, że to Słowo, o którym ja będę mówił, ono się realizuje. Ja będę mówić o realizowanym Słowie. O tym, jak Królestwo Boże działa w nas i działa przez nas. A jeżeli ono działa w nas i przez nas, to może działać w Was i przez każdego z Was z taką samą, jeszcze bardziej wzmożoną siłą. Kiedyś taki jeden mądry człowiek, brat Lester Samral, który dzisiaj jest u Pana, powiedział taką ładną rzecz: co jest dobrego dla mnie, jest dobre dla każdego człowieka. To jest wielka prawda. Cokolwiek mogę osiągnąć ja w swoim życiu, możesz osiągnąć Ty w swoim życiu. I więcej. Po prostu. Bo jak się narodziłeś z Bożego Ducha i byłeś mądrzejszy niż ja, jak się narodziłem, to masz więcej osiągnąć. Bóg ma mniej pracy z Tobą niż miał ze mną, tak? Mniej warowni musi powalić w swoim życiu, a więc ma więcej czasu na to, żeby robić z Ciebie ten kanał przepływu Jego Królestwa. Królestwo Boże to nie jest słowo. Królestwo Boże to nie jest teoria. Królestwo Boże to nie jest teologia. Królestwo Boże to nie jest moralność. To nie jest porządność. Królestwo Boże to jest moc i chwała Boga. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest nadnaturalne. Ono nie jest naturalne. Boga nie interesują rzeczy naturalne. To, w jakim stanie się narodziłeś z Bożego Ducha, w jakim miejscu stałeś, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Królestwo Boże to jest moc Boga, a nie moc człowieka. Królestwo Boże to jest chwała Boga, a nie chwała człowieka. Królestwo Boże nie zalicza się do rzeczy naturalnych. Ktoś mówi, ja często słyszę, ludzie mówią: wiesz, ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem taki. Ja mówię: ale czemu mi to mówisz, jaki Ty jesteś? Mnie w ogóle nie interesuje, jaki Ty jesteś. Ja Ci powiem, jaki jest Bóg, który chce działać przez Twoje życie. Ja Ci to powiem. Co mnie obchodzi, jaki Ty jesteś? Ja mam taki charakter. Ja mówię: a co mnie Twój charakter? Bo ja tak nie lubię być publicznie występować, bo ja tak się czuję niesfornie, nieswojo w różnych miejscach, kiedy jakieś publiczne wystąpienia. Wiecie, od początku tego roku ruszyliśmy z kościołem w Warszawie, zaczęliśmy zakładać kościół w Warszawie. W tej chwili jest już nas coraz więcej, już się nie mieścimy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zresztą było to takie miejsce, które było miejscem, gdzie wokół były lokatorzy, więc ci lokatorzy nie byli w stanie wytrzymywać naszych nabożeństw i musimy się z niego przenosić już z tego miejsca szybciutko. Od 2 sierpnia już wynajmujemy dużą salę w Warszawie, będziemy robić transmisję online. Jakby chcemy zalać Warszawę czymś, co jest ponadnaturalne. Rozumiecie? Chcemy zbudować kościół w ponadnaturalny sposób. Nienormalny sposób. Nie chcemy spodać, jest dużo wspaniałych, normalnych kościołów. Halleluja! A my nie chcemy takiego czegoś. Nie chcemy normalnego kościoła. Mamy takie dziwne ambicje, że chcemy kościoła, który będzie nienormalny. Chcemy kościoła takiego, że oni będą pisać w gazetach. Chcemy takiego kościoła, że będą oni mówić w telewizji. Wiecie, moja żona nagrała ostatnio 2 kolejne odcinki do Słowa na Niedzielę. Znowu kolejne setki tysięcy ludzi usłyszą o Chrystusie. I widziałem, w jakiej mocy ona to robiła. I ci aktorzy, którzy byli z nią, zawodowi aktorzy, to patrzyli tak: co się dzieje? A ona to robiła w mocy. W mocy. Królestwo Boże przychodzi w mocy. Byliśmy w Kijowie. Pojechaliśmy na konferencję apostolską. Pierwszy raz w życiu pojechałem na konferencję. Ja nie byłem na konferencji nigdy żadnej. Tego rodzaju konferencji. Byłem na jakichś w Polsce konferencjach. Ale na takiej międzynarodowej konferencji nie byłem nigdy. Nigdy nie widziałem wielotysięcznego kościoła. Widziałem je w telewizji. Ale kiedy wszedłem, ja nie widziałem czegoś takiego. To było wielkie. W ogóle nigdy nie widziałem przebudzenia, tylko też widziałem w telewizji przebudzenie. A po raz pierwszy na Ukrainie zobaczyłem, czym jest przebudzenie. Co to znaczy? Co to jest przebudzenie? Co to znaczy, że kościół się budzi? Pierwszy raz tak coś zobaczyłem.
I my tam pojechaliśmy i przyjechało, i przyjechało, i przyjechali różni ludzie. Różni ludzie przyjechali. I przyjechał taki człowiek, nazywa się Guillermo Maldonado. Jest apostołem. Człowiekiem, który założył dziesiątki kościołów po całej ziemi. I on przyjechał i on się modlił o nas. I wyszliśmy, wyszło wielu usługujących, wielu pastorów. I kiedy on położył rękę na moją żonę, to jakby kula ognia wpadła w moją żonę. Wpadła w tą kula ognia. I moja żona padła na ziemię, jak pijana, i nie była w stanie stać. I nigdy nie widziałem mojej żony w takim stanie. I musiałem ją zwlec z ziemi. I musiałem ją prowadzić. Ona była pijana, jak wypiła litr spirytusu. I tak chodziła. I od tej pory coś się dzieje z moją żoną. No, odebraliśmy zupełnie inne rzeczy od Boga. Ona inne, ja inne. Ale ona odebrała takie rzeczy, że wielokrotnie teraz modli się o ludzi i pada razem z ludźmi. I ostatnio w jednym z naszych kościołów, jak ona upadła pod Bożą mocą, to ludzie jej dotykali tylko i byli uzdrawiani. Takich rzeczy jeszcze nie widzieliśmy. Bóg powiedział, teraz niech tylko się dotkną kawałka jej ubrania, skarpetki, nosa, czegokolwiek. Moja moc będzie płynąć! Moc! Nie będziecie opowiadać pierdół! Uwolnicie moc! Ale tam, ostatniego dnia w Kijowie na tej konferencji, były już usługi, których my nie korzystaliśmy. Duch Święty do nas powiedział, zobaczcie, to jest mądrość od Boga. To jest dla kogoś innego, to nie jest dla was. I powiedzieliśmy, jest ser. My uczymy, wiecie, czego ludzi, czego ludzi uczymy w kościele? Mów do Boga tak. Tak. Mów tak. Nie mów za chwilę. Nie mów pomyśle. Nie mów rozważę. Wiesz, o co chodzi? Kilo truskawek możesz rozważyć, a nie to, co mówi Pan. Jak mówi do ciebie Bóg, to mów, jest ser. Jak on do ciebie powie, padnij w błocie, tak? To powiedz, tylko zapytaj, ile mam leżeć. Rozumiesz mnie? Ja nie mówię o... Ktoś mówi, co to za wolność? Ja mówię, taka właśnie jest wolność. Pierwsze objawienie, które przyszło do mojego życia, to jest to, że jeżeli chcesz być wolny, to musisz mądrze zależeć. Wolność, definicja wolności, to jest mądra zależność. Czyli wybranie sobie wodza, wybranie sobie Pana. Rozumiecie? Kościół w Polsce się dzieli na dwie kategorie. Jedna są zakonnicy. Zakonnicy tacy. Tacy ludzie, już mi się nie chce o tym mówić. Wszyscy się spotkamy w niebie i zapłacimy za swoje pomysły różne przed Jezusem. Natomiast druga teraz jest taka jest druga grupa ludzi i to są, proszę ciebie, wiesz, polski Hillsong. Polski Hillsong to jest. Nie, w ogóle my nic nie musimy. My nic nie musimy, my jesteśmy tacy wolni. Tacy jesteśmy wolni. Jak wybrałeś Jezusa jako Pana, to kogo wybrałeś? Pana! Pana! Pan! Pan! Wiecie, co to jest Pan? To nie jest koleś. To nie jest koleś. Jezus to nie jest koleś. Jezus to nie jest fajny ziom. Jezus to jest Pan! Pan! I na ostatniego dnia na tej z tej konferencji wyszliśmy zwiedzać sobie Kijów. I wyglądaliśmy jak grupa wariatów. Poszliśmy sobie do kaplicy prawosławnej, nawet nie wiedziałem, że u tych prawosławnych to się pije wodę święconą. U nas się tam żegna w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, a tam się pije tą wodę. Nawet się chciałem napić, ale tak się na mnie dziwnie patrzyli. Poszliśmy potem, usiedliśmy przed domem u takiego popa i się śmialiśmy tam do rozpłuka, to takie było szacowne miejsce. W ogóle nie uszanowaliśmy tego miejsca, jakoś nie mogliśmy. Te duchy religijne nas doprowadziły po prostu do rozpuku, do śmiechu. Pop wyszedł, wygonił nas stamtąd. No i sobie tak idziemy. Idziemy sobie przez Kijów, śmiejemy się ogólnie. Jedzie facet na wózku inwalidzkim. Sparaliżowany od połowy w dół. I zbliżamy się do czerwonych i do świateł. I stajemy, słuchajcie, przy tym, na takie wysokie krawężniki. Wysokie krawężniki. I my stoimy i patrzę, a moja żona zaczyna upadać na chodniku pod mostem. Zapałem moją żonę, ona tak na mnie padła. Tutaj jest tłum ludzi normalnie, to jest środek Kijowa. I ten facet, który jest na wózku, zwraca się do któregoś z naszych tam przyjaciół, żeby go przeprowadzić z tego krawężnika, mu pomóc jechać. I mówi, Polacy, Polacy? My Polacy! I już patrzy, pomagają mu zjechać, chłopaki, już ręce na niego kładają. Siaka, balamara, basanga, dalara, przeprowadzają go, słuchajcie, innymi językami się mówią. Przez te pasy. Przeprowadzili go na drugą stronę i zaczęli mu głosić Chrystusa. Głoszą mu Chrystusa. I mówią do niego, czy ty wiesz, że on umarł za twoje grzechy? Czy ty wiesz, że on też poniósł na sobie twoje choroby? Że ty wcale nie musisz na tym wózku jeździć? A najlepszy numer, on jest sparaliżowany od pasa
i ma narzeczoną, która też jest kaleką, która go prowadzi na tym wózku. I tak sobie idą przez ten Kijów. I teraz on zaczyna słyszeć. Ona, tak to usłyszała, też wózek puściła. I stoi się patrzy. Podeszli do niej, jej głoszą Chrystusa i jemu głoszą. I mówią do niego, czy ty wierzysz? I będę ci o tym mówił. Czy ty wierzysz, że on 2000 lat temu na krzyżu Golgoty rozchorował się twoją chorobą? To on mówi, wierzę! To wstań! A on zdejmuje klamry. A ja patrzę tylko z boku. On zdejmuje klamry. Ale mówią, no wstań! No on wstał! I wróciło mu czucie do kończyn. To teraz chodź! I widzę akcję. Słuchajcie, jest akcja. Pusty wózek, facet idzie. Ci go za rękę prowadzą. Halleluja! Halleluja! Jezus żyje! A obok prawosławna pielgrzymka idzie do tej świątyni właśnie, z której nas wypędzono. I śpiewają Chrysta Woskresa! Takie krzyże. Rozumiesz? Takie obrazki tutaj. A tu facet wstał. O co chodzi? Królestwo Boże. Królestwo Boże było tu, a tu było królestwo śmierci. To są dwa graniczące ze sobą królestwa. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Królestwo śmierci jest bardzo podobne do królestwa życia. Królestwo diabła jest bardzo podobne do królestwa Boga. Ono próbuje naśladować królestwo Boga. Ale wiecie co? Nie ma w nim prawdziwej mocy i chwały wiecznego Pana. Nie ma w nim. Nie ma w nim. A w Królestwie Bożym jest. Coś ci powiem. Królestwo Boże jest w tobie. I Królestwo Boże chce się przez ciebie wydostać. I to Królestwo Boże chce usługiwać tobie i chce usługiwać przez ciebie. Taki jest Bóg. Ten świat nas straszy. Ciągle mnie straszą. Mnie ciągle ktoś straszy. Jakaś taka się moda zrobiła na straszenie ludzi. Rozumiesz? Im bardziej jesteś z Bogiem, tym bardziej cię straszą. Straszą cię notorycznie. Głosimy na ulicach, straszą nas. Coś robimy, straszą. Tak? Wierzący mnie straszą. Niewierzący mnie straszą. A ja się nie boję. A wiesz, czemu się nie boję? Ponieważ Królestwo Boże jest we mnie. A to jest moc Boga! Moc Boga! To nie jest mała rzecz! To nie jest królestwo króla Maciusia I. To jest królestwo Jezusa, który chce się przejawiać. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, przyjaciele, żebyśmy mieli lajtowe życie. Jezus przyszedł po to na ziemię, żeby rozpiżyć system tego świata. Jezus przyszedł po to, żeby wprowadzić nowe królestwo. Wiecie, jak się wprowadza nowe królestwo? Nowe królestwo wprowadza się gwałtem. Gwałtem. Królestwo Boże wchodzi gwałtem. Królestwo Boże nie wchodzi delikatnie. Królestwo Boże nie mówi, przepraszam bardzo. Panie diable, czy Pan zechciałby się usunąć? O, demony, zechciejcie odejść. Łaskawie idźcie tam, gdzie jest wasze miejsce. Idźcie do czeluści, czymkolwiek ona jest. Tak nie przychodzi Królestwo Boże. Królestwo Boże przychodzi agresywnie. Pojawia się gniew. Czasami ludzie mówią do mnie tak, połóż na mnie ręce. Ja chcę, żeby stąpiło na mnie to, co jest na tobie, ten płaszcz. A ja mówię, wiesz, co się pojawi najpierw w tobie? Co? Ja mówię, będziesz wściekły. Będziesz wpieniony. Będziesz zdenerwowany. Zdenerwowany. Wiesz, że można być pełnym pokoju, który przewyższa wszelki rozum, i być zdenerwowanym? To się nazywa królestwo. Mówię, będzie w tobie gniew. Gniew! Gniew! Będziesz nienawidził diabła! Będziesz nienawidził demony! Będziesz nienawidził choroby! Rozumiesz? Będziesz nienawidził biedę! Będziesz miał nienawiść do tego! Będziesz nienawidził niewiarę! Ja nienawidzę niewiarę. Ja gardzę niewiarą. Ja gardzę niewiarą. Mnie niewiara wkurza. Mnie wkurzają choroby. Mnie wkurzają niemoce. Jest mi z tym ciężko. Jest mi źle. Czasami płaczę. Wiesz, co, z czego płaczę? Z nerw. Płaczę z gniewu. Ja nie płaczę w sentymentalny sposób. Rozumiesz? Mój płacz to nie jest płacz, który przynosi mi smutek. Ja nie jestem smutny w sposób ludzki. Królestwo Boże, które działa we mnie,
Ono doprowadza mnie do jakiejś, do jakiegoś takiego hałasu, który chcę uciszyć za wszelką cenę. I Bóg wiecie, co do mnie mówi? Głód można zaspokoić jedynie, jak się najesz. Nie dasz rady, Arturze Ceroński. Nie dasz rady nie być zagniewany, póki nie będziesz wprowadzał mojego królestwa. I ja muszę wprowadzać Boże Królestwo. Bo ja bez wprowadzania Bożego Królestwa jestem zagniewany na królestwo diabła. Ja muszę, rozumiesz? Tak samo, jak nie jesteś w stanie się modlić, jeżeli nie będziesz głodny. Nie masz głodu modlitwy, to nie będziesz się modlił, bo twoja modlitwa, wiesz, jaka będzie. Dzień dobry, Panie Jezu, dobranoc, Panie Jezu. Panie Jezu, pobłogosław. Rozumiesz? Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. Chrześcijaństwo takie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Panie Jezu, nasze słonko. To jest w przedszkolu. To w przedszkolu są takie zabawy. Królestwo Boże jest królestwem mocy, które przychodzi do naszego życia i mówi tak, chcę Tobie usłużyć. Czym? Mocą. Chcę Tobie usłużyć chwałą. I chcę z Ciebie zrobić kanał przepływu mocy i przepływu mojej chwały. Ja tego chcę. Wzbudzam w Tobie święty gniew. Wzbudzam w Tobie pewien głód. Wzbudzam to w Tobie teraz. Pozwól mi na to. Pozwól mi na to. Pozwól rozbić Twój wewnętrzny komfort duszy. Daj to zrobić. Daj to zrobić. Dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby brać rzeczy. I bardzo dobrze. Musimy brać. Musimy brać. Miłość Boża objawia się do człowieka w ten sposób, że on daje. Wiecie, co robi Bóg? Daje. Bóg nie wymaga. Bóg daje. I wiesz, jaką on ma metodę? Wielu ludzi powie ci taką rzecz. Ty też musisz coś z siebie dać, a ja ci coś powiem. Ty musisz tak dużo wziąć, że się z ciebie to będzie ulewać. Rozumiesz, o co chodzi w działaniu Królestwa? Królestwo Boże chce Ci tak dużo dać, że się będzie z Ciebie ulewać. Ty będziesz chodził, a to się będzie wylewać z Ciebie. Ty nie będziesz się spinał. Muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę ewangelizować. Musisz ewangelizować? Że to ciało jest. Ja do ludzi nie mówię nigdy tak, Ty musisz ewangelizować. Ja mówię, Ty musisz pragnąć, Ty mnie musisz prosić. Ty musisz do mnie dzwonić. Mówisz, Artur, chodź ze mną ewangelizować, bo już nie mogę żyć! Wtedy z Tobą pójdę. W innym wypadku w ogóle nie jesteś mi potrzebny. Pójdę zrobić to sam. Ale będziesz głodny tego! I razem będziemy głodni. I razem będziemy szli jak przecinaki. Tak? Albo pójdę zrobić to sam. Bo jedynie mnie opuścisz. Jedynie mnie spowolnisz. Bo Ty tak naprawdę nie masz tego pragnienia. A nie masz tego pragnienia, wiesz dlaczego? Bo Ty nie dajesz się karmić, a ja się daję karmić. I ta miłość się ze mnie wylewa, bo nie ma miejsca już na nią. Rozumiesz? Nie ma miejsca na nią. Nie ma miejsca na nią. Potrzeba ją dać komuś, wylać na kogoś. Potrzeba uwolnić ją gdzieś. Bóg tego chce. Bóg chce Ci dać tak dużo za pomocą mocy i chwały. Rozumiesz? Aby to się z Ciebie wylewało i w tym momencie Ty jesteś dla Niego aktywnym kanałem. On tego chce. Pytanie, czy Ty tego pragniesz? W ogóle moje pytanie do Ciebie jest dzisiaj takie, przyjacielu, czy Ty pragniesz? Jezus powiedział tak, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, to się napije. Bo jak ktoś nie pragnie, wiecie, co robią ludzie, co nie pragną? Przyjdą. Co to jest? Co to w ogóle jest? To nie jest w ogóle jedzenie, to nie jest picie, to jest skosztowanie czegoś. Smakuje? Nie? Tfu, wypluje. Człowiek jak jest głodny, tak? To buraki zje cukrowe człowieku na surowo. Dlaczego? Bo był głodny! Był głodny! Był głodny! Jak ty to wybrzyda? O, tutaj jest tak, a tam jest inaczej. O! Rozumiesz? Musisz być głodnym człowiekiem. Musisz być głodnym królestwa. Bądź głodnym królestwa dzisiaj. Bądź głodnym. Powiedz dzisiaj do Boga, nakarm mnie, napój mnie, wypełnij mnie. To się musi ze mnie ulewać. Wiecie, jak on daje? On nie daje. Wiecie, my to myślimy tak. Szklanka się zaczyna tu, kończy tu. I teraz ja naleję sobie czegoś. Ja sobie czegoś naleję. Trochę zostawię, rozumiesz? Żeby nie zmarnować.
Nie lej tak dużo, córeczko, nie lej tak dużo, syneczku, żeby się nie zmarnowała, a Bóg mówi tak, kielich twój przelewa się, ja leję tak, że ci po ręku leci. Panie, marnuje się twoje wino, a Bóg mówi, moje wino i moja ziemia. Halleluja. Panie, marnuje się, Bóg mówi, ja uwielbiam marnować. Kocham marnować. Nie jestem oszczędnym Bogiem. Znajdź w Biblii, bądź oszczędny, znajdź takie coś. Albo znajdź, bądź ostrożny. To ci mówię, bądź ostrożny, Ceroński. Jak wiem, milcz szatanie w imieniu Jezusa. To nie biblijne. To nie biblijne jest, bądź ostrożny. To nie biblijne jest, uważaj na siebie. To nie biblijne jest, rozumiesz? Oszczędzaj. To nie biblijne. On mówi zupełnie inaczej. On mówi, dawaj, rozdawaj. Siej! Uwalniaj! Wiesz o co chodzi? Posyłam Cię! To on mówi! To on mówi! Moc mojego Królestwa jest w Tobie! Moc Bożego Królestwa jest w Tobie! On chce, żeby ona się z siebie ulewała, ale co Ty musisz robić? Musisz pragnąć jej jeszcze więcej, więcej i więcej. Kościół myśli, że jak ma błogosławieństwa, to ma wszystko. Co to jest mieć błogosławieństwo? Ja znam ludzi, którzy mają błogosławieństwa, które ich zabijają. Rozumiesz? Kolejnego mojego przyjaciela teraz zabija właśnie błogosławieństwo. Nie będę o tym mówił. Ponieważ mi się żygać chce na to, co się dzieje w jego życiu. Błogosławieństwo go zabija. Rozumiesz? Ludzie myślą, że błogosławieństwo to jest sens. Błogosławieństwo to jest środek. Jak jesteś błogosławiony, to wiesz, co masz zrobić? Masz powiedzieć, jestem głodny! Głodny jestem! Ktoś powie, czego ty jeszcze chcesz? Masz wszystko! Ha, ha! Za mało mam! Mam za mało! Przecież mieszkanie dostałeś od Pana, za mało! Samochód, za mało! Ale masz szczęśliwą rodzinę, za mało! Ale zostałeś uzdrowiony z raka, za mało! Co to jest uzdrowiony z raka? To prawo, to mi się należy, halleluja! Halleluja! Mi się należy być uzdrowionym. Mi się należy być zaopatrzonym. Mi się należy, to jest prawo, prawo, prawo płynące z krzyża Golgoty. To nie jest coś, na co ja muszę zapracować, wybłagać, wyprosić. Jak jesteś błogosławiony, to musisz mówić, jestem głodny, Ojcze. Jestem głodny. Chcę, żeby to się wylewało przeze mnie. Za mało, za mało. Ktoś powie, przecież przyprowadziłeś do Jezusa tyle ludzi. Za mało. Kiedy przyprowadziłem swoich 100, rozumiesz? Diabeł zabrał 1000. A więc za mało. Chcę więcej. I nie po to, żeby iść do nieba, bo my idziemy do nieba, bo to jest prawo. Amen? Amen. Nic nas nie wyrwie z ręki Ojca. Amen? Amen. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to idziesz do nieba i się masz, Wiktor. Rozumiesz? I pójdziesz do nieba. Ja tutaj nie mówię Ci o niebie. Ja tutaj mówię o Królestwie Bożym na ziemi. Ja mówię o tym, że musisz mówić, jestem głodny, bo tam umierają ludzie. Jestem głodny, bo chcę Twojej chwały więcej. Chcę Twoje chwały. Czego jesteś też? Złotych zębów! Niech mi wyrosną. Po co Ci złote zęby? Przecież masz na dentystę. Ja wiem. A ja chcę złote zęby. Czemu? Bo Ty możesz. Ty możesz, to ja chcę. I będę chodził, i będę szczerzył. I będę mówił, Bóg mi dał. No i co? Zbadajcie. Wiesz, o co chodzi? Ja chcę tego. Ja chcę tego. Ja chcę, że jak gdziekolwiek pójdę, to ludzie będą przekonywali o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Będą płakać. Płakać. Czego ty płaczesz? Seroński przyszedł. Tak. Czego płaczesz? Bo Kasia przyszła. Czego płaczesz? Bo Zosia się przesunęła tutaj koło mnie. Bo w Zosie jest królestwo. 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 I ona właśnie przeszła. I powie, w królestwa został. I człowiek został przekonany o grzechu. Nie przez intelektualną rozmowę. I przekonywanie go. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Przez moc działającego Królestwa Bożego. Dlatego chcę, żebyś dzisiaj mógł wziąć rzeczy.
Jeżeli już masz od Boga różne rzeczy, to powiedz dzisiaj Bogu: Ojcze, to jest za mało. Za mało. Ja się nie zgadzam na takie mało. Religia mówi: poprzestawajcie na tym, co posiadacie, bracia i siostry. Amen. Ofiara spełniona. Nie. Biblię trzeba czytać w całości, kochani, nie fragmentami. Wiesz? W całości. Bóg chce, żebyś chciał więcej. Bo On chce, żebyś był